Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną dr Małgorzata Rzeszutek, doradca podatkowy. Dzień dobry. Zbliża się rozliczenie PIT. Wiele osób nie wie, jak się do tego zabrać, bo rzeczywiście ustawodawca sporo tutaj nagmatwał. Dzisiaj powiemy sobie o tych najczęstszych błędach przy rozliczeniu PIT-u. Jakbyście dali informację na czacie, kto dzisiaj z nami jest. Czy jesteście przedsiębiorcami, właścicielami biur rachunkowych. Dzień dobry. Dobrze, to zaczynamy mniej więcej około 40 minut minie z tą główną częścią, 40-45 minut z tą główną częścią merytoryczną. Jeżeli są wśród nas osoby, które chciałyby poszerzyć tą wiedzę, bo ta wiedza niezbędna jest im do prowadzenia swoich działań w ramach zawodu, które wykonują, to zachęcamy Państwa mniej więcej 45 po. Będzie możliwość dołączenia do pełnego szkolenia związanego właśnie z rozliczeniem PIT, bo będzie to spore wyzwanie w tym roku. Małgosia już raz prowadziła szkolenie na ten temat i no, było sporo niewiadomych. Za każdym razem dopracowujemy to lepiej, żebyśmy mogli tą wiedzę bardziej precyzyjnie dostosowywać do aktualnych zmian, a jeszcze sporo w tym temacie nie wiadomo, bo rzeczywiście ciężko odnaleźć się w tych przepisach. Także zostawiam Państwa na głównej części. Prośba, pytania zostawiamy na zakończenie w związku z tym, że będzie nas rzeczywiście sporo. Małgosia zostawi około 10 minut na odpowiedzi na pytania, a w trakcie skupi się na prowadzonej prezentacji. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia. Witam Państwa również na dzisiaj skrótowym spotkaniu, webinarze poświęconym kilku zagadnieniom, które powinni Państwo w swoich PIT-ach wykazać, jeśli takie transakcje, takie zdarzenia mają miejsce. Więc dzisiaj zasygnalizuję część zagadnień, a oczywiście na pełnym szkoleniu będziemy je omawiać w szczegółach, biorąc pod uwagę nasze PIT-y 37, ale również z działalności 36, skala, liniówka czy ryczałt. Więc dzisiaj zwrócimy uwagę na tematy związane z możliwością odliczenia darowizn, z ujęciem dochodów zagranicznych, bo to jest też bardzo ważne i tutaj organy podatkowe tą wymianę informacji uzyskują z innymi krajami, więc też trzeba będzie wiedzieć, jak je ująć. Ulga na dziecko przy ograniczeniach podatku liniowego, czy jest ta możliwość, powiemy sobie również. Następnie, co zaznaczyć, jeśli wybierzemy jednak ten PIT 36, zmienimy formę opodatkowania z liniówki czy z ryczałtu, to też będziecie Państwo specjalne musieli okienka zaznaczyć w PIT-cie rocznym. Ulga rehabilitacyjna, też temat kontrowersyjny, bo nie dla wszystkich będzie możliwa w rozliczeniu rocznym w zależności od dochodu. Następnie temat PIT-u przy kryptowalutach. Kryptowaluty stają się bardzo atrakcyjnym, stały się szczególnie w 2021-2022 roku, można być narzędziem, z którego czerpiemy przychody, więc też inny PIT tutaj trzeba będzie uwzględnić. Następnie błędy przy rozliczeniu wspólnym z małżonkiem bądź osoby samotnie wychowującej dziecko, powiemy jakie tutaj, na jakie rzeczy zwrócić uwagę, żeby tych błędów nie popełniać. Następnie pomyłki w wykazywaniu zaliczek, jeśli Państwo płacili zaliczki rzeczywiste, jakie wykazać w PIT-ach rocznych przy działalnościach. Niewskazanie informacji dodatkowych, są te pola części w PIT-ach, które należałoby przy takich informacyjnych zaznaczyć okienkach, które nie wskazują na żadne kwoty do wpisania. Następnie dochody małoletnich, również zastanowimy się, które pokazywać, które nie musimy. No i zeznania szczególne też sobie wskażemy, kiedy taki załącznik powinni Państwo dodać. Więc dzisiaj tak pokrótce w tych tematach operujemy, natomiast na pełnym szkoleniu będziemy to też łączyć z innymi zagadnieniami, które wpływają na nasz PIT, czy składkami społecznymi, zdrowotnymi. To wszystko będziemy sobie omawiać. Dzisiaj te zagadnienia chciałabym Państwu przedstawić, bo one są w różnych obszarach, w zależności w jakim Państwo będziecie rozliczać, więc trochę ze skali, trochę z działalności gospodarczych sobie dzisiaj zasygnalizujemy, a pytania później Pan Krzysztof wybierze, na które będziemy
zwracać uwagę, żeby ten porządek dzisiejszego spotkania był zachowany. Więc pierwsza rzecz, oczywiście jeśli macie Państwo wątpliwości, czy możecie odliczać darowizny w swoich rozliczeniach PIT, to tak. I można powiedzieć, że zarówno przy skali, przy ryczałcie, jak i przy liniówce, ale przy liniówce jest to najbardziej ograniczone. Więc tutaj proszę pamiętać, że co do zasady przy podatku PIT łączna kwota odliczeń w roku podatkowym z naszych darowiznach, które przekazujemy, nie może przekroczyć 6% dochodu. Tak, tu się nic nie zmienia, bo przy CIT-cie jest to wyższa kwota procentowo. No i nie mogą być to oczywiście przekazywane bezpośrednio do rąk własnych osób fizycznych darowizny, czy też podmiotów, które działają w określonych branżach tutaj przez ustawę wymienionych, czyli czy przemysł elektroniczny, paliwowy, alkoholowy, czy też różnego rodzaju wyroby z metali szlachetnych. To są te ograniczenia z automatu. Natomiast mamy ten 22 rok specyficzny przy zamykaniu, bo zwróćcie Państwo uwagę, akurat przy darowiznach nakładają nam się takie szczególne przepisy, które mogliby Państwo jeszcze po raz ostatni w niektórych sytuacjach uwzględnić. Mam na myśli między innymi covidowe. Jeśli Państwo na liniówce, na skali czy na ryczałcie przekazywali jeszcze na covidowe tematy darowizny, to do końca maja, 2022 roku jak najbardziej jeszcze można było uwzględnić przy odliczeniu i to nawet można było zrobić przy rozliczeniu zaliczki. I biorąc pod uwagę naszego podatnika liniowego, który powiedzieliśmy, że ma najmniej możliwości rozliczenia darowizn, to właśnie tutaj artykuł 30c ust. 2 ustawy o CIT wskazuje, że może on odliczyć od dochodu jedynie darowiznę właśnie, o której mowa w artykule 26 ust. 1 punkt 9 litera D tej ustawy, czyli oprócz tej covidowej, która wszystkim przysługiwała, z tych innych, które są wskazane, to możemy myśleć o darowiźnie przekazanej na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe zgodnie oczywiście z ustawą prawo oświatowe. Natomiast to odliczenie, jak widzicie Państwo, nie może przekroczyć 6% dochodu, tak jak w przypadku innych odliczeń, które wskazuje ustawa, więc oprócz covidowych te związane z kształceniem zawodowym jak najbardziej przy liniówce są możliwe. Natomiast covidowe wynikają z tej ustawy, którą Państwo kojarzycie z 20 roku, czyli artykuł 52N, jak również 52X. One po raz ostatni, czyli do końca miesiąca, w którym odwołano stan pandemii, a odwołano w maju, więc jeszcze za 5 miesięcy możemy uwzględnić. I to jest koniec możliwości odliczenia przy liniowym, czyli żadne inne tutaj darowizny, które zaraz powiemy przy ryczałtowcu więcej, a przy skali to już największa grupa tych darowizn może być odliczona. Tu jeszcze przypominam darowizny covidowe tylko i wyłącznie zgodnie z tymi artykułami podmioty medyczne z wykazu prowadzonego przez NFZ czy też domy samotnej matki, schroniska, DPS. Natomiast jak widzicie Państwo, gdyby była wątpliwość co do liniowego, to mamy wykluczenie odliczenia darowizn pozostałych, które wprost wpisane jest właśnie w artykule 26, ust. 1 punkt 9 litera A do C ustawy o PIT. A więc nie możemy przy liniówce odliczyć darowizn przekazywanych organizacjom pożytku publicznego, czy też na cele kultu religijnego, czy krwiodawstwa. Jest to wyłączone, żeby też nie popełnić takiego błędu przy rozliczeniu rocznym. Mówiąc o darowiznach, jakbyśmy to przy ryczałtowcu uwzględniali czy nie, ryczałtowiec ma artykuł 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, możliwe odliczenie od zryczałtowanego podatku i jakich darowizn? No właśnie już większych niż przy liniowym, bo mamy te, które wynikają z ustawy o działalności pożytku publicznego, czyli organizacjom, które są w tej ustawie wpisane, OPP, fundacje, stowarzyszenia i zarówno działające na terytorium Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej czy EOG, również kult religijny, również krwiodawstwo, to są te możliwości dla ryczałtowca, ale również jak widzicie Państwo kształcenie zawodowe w szkołach publicznych, no i ulga, która obowiązuje od 2021 roku przy ryczałtowcu i przy skali, czyli wydatki, które są związane z odbudową zabytków, jest to ta ustawa o realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. I tu też maksymalnie do 6% w przypadku ryczałtowca przychodu, a nie dochodu. A więc stopniujemy liniowy najmniej, ryczałtowiec więcej, a najwięcej skala
wykazujemy w PIT-ie 0, załączniku do PIT-u 28, PIT-u 36L czy PIT-u 36. Czyli to jest tak pokrótce temat darowizn. Darowizny będziemy też rozszerzać przy naszym omawianym picie w szkoleniu pełnym. Też powiemy sobie o darowiznach na rzecz uchodźców z Ukrainy, bo one są w większym wymiarze możliwe i przedłużone na podstawie ustawy do końca 2023 roku w tym zakresie. Teraz chciałabym parę słów Państwu również wspomnieć o dochodach zagranicznych, które musicie Państwo uwzględniać w swoich pitach. I tu mogą być ryzyka błędów, dlatego że mamy dwie możliwe metody. Problem polega na tym, że część krajów jeszcze stosuje metodę tą tradycyjną, tak zwanego wyłączenia z progresją, kraje, z którymi mamy podpisane umowy międzynarodowe, a część krajów w ramach konwencji MLI przeszła na metodę odliczenia proporcjonalnego. Jeśli Państwo macie wątpliwość, który kraj w 2022 roku jest na jakiej metodzie, no to tutaj trzeba wejść na stronę ministerstwa i sprawdzić, jest taka tabela, będziemy też na nią wskazywać podczas zajęć, w której są daty określone, kiedy dany kraj Unii Europejskiej, poza Unią, wszedł w stosowanie metody odliczenia proporcjonalnego zgodnie z tą konwencją multilateralną. Także dochody zagraniczne będą tutaj wymagały oceny i oprócz naszego PIT-u, nawet jak Państwo nie prowadzili działalności, to i tak wtedy zamiast PIT-u 37 trzeba sporządzić PIT 36, jeśli osiągaliście dochody zagraniczne. I tutaj mamy określone, jakie pola należy wypełnić przy PIT-ie, jeśli kraj, w którym osiągnęliśmy dochody, ma stosowaną metodę wyłączenia z progresją, a więc tą bardziej korzystną niekiedy dla nas. Pamiętajcie Państwo, że jeśli Wy nie wykażecie tego, to po 2, 3, 4 latach organ dostanie tą informację. Jest ustawa z 2017 roku o wymianie informacji podatkowej z innymi krajami, z którymi mamy podpisane umowy i w związku z tym organy mogą nas wezwać po tych 2, 3, 4 latach do uzupełnienia PIT-u, jeśli tego samodzielnie nie wykazaliśmy, a wtedy już wiadomo, dochodzą odsetki, więc są to większe kwoty. Czyli w PIT-ie 36 mamy w części obliczenie podatku, musimy wskazać dochód uzyskany za granicą, w tym polu w PIT-ie 36 wersja 30 w części obliczenie podatku, a więc w wierszu dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku. Proszę pamiętać, że przy tej metodzie wyłączenia z progresją my nie możemy zmniejszać podatku, który płacimy w Polsce, o podatek zapłacony za granicą. Te dochody są uwzględniane tylko do wyliczenia podstawy podatku, można powiedzieć, który będzie płacony od innej stopy indywidualnie określonej w naszych przepisach, łącząc właśnie dochody polskie i zagraniczne. A więc dochodzi do nas jeszcze PIT-ZG do wypełnienia jako załącznik. Trzeba wskazać, z jakiego kraju Państwo te dochody osiągnęli i jaką metodę w danym kraju stosujemy, właśnie czy wyłączenia z progresją, czy odliczenia proporcjonalnego. I wtedy zaciągnie się z PIT-ZG do PIT-u 36 ta kwota, którą wpisali Państwo, wybierając właśnie dany kraj. Czyli to jest ta metoda wyłączenia z progresją. Taki załącznik musicie Państwo uwzględnić w PIT-ie 36, PIT-ZG. Natomiast ta bardziej popularna metoda odliczenia proporcjonalnego, czyli ta bardziej powszechna, ona wymaga nie tylko PIT-u ZG, ale również PIT-u 0. Dlatego, że na pewno Państwo pamiętacie, 2 lata temu została wprowadzona ulga abolicyjna, która ma równoważyć podatek płacony w jednej i drugiej metodzie, żeby nie było mniej korzystnie dla podatnika. Natomiast ta ulga abolicyjna niestety została ograniczona do kwoty maksymalnie 1360 zł rocznie i przy metodzie odliczenia proporcjonalnego już macie Państwo prawo uwzględnić podatek zapłacony w innym kraju, składki, które zostały zapłacone w innym kraju, ale oczywiście proporcjonalnie do wysokości dochodu osiągniętego za granicą. Czyli PIT 36 mamy uwzględnić przychody zagraniczne, również koszty mamy prawo tutaj, jeśli chodzi o wynagrodzenia etatowe, uwzględnić zgodnie z artykułem 22, czyli załóżmy 3000
zł rocznie. Możemy również pomniejszyć dochody zagraniczne o diety, 30% diety, w zależności ile spędziliśmy dni, może cały rok w tym innym kraju. Więc to są te problemy i błędy, które się pojawiają przy nieprawidłowym rozliczeniu właśnie tych dochodów zagranicznych. Więc wracamy na to uwagę i podczas zajęć będziemy też wskazywać przykłady, jakie dochody, gdzie mamy uwzględnić picie, w zależności od kraju. Tu proszę pamiętać, że nie tylko chodzi o dochody z działalności gospodarczej, nie tylko dochody z etatu, ale również emerytury. Emerytury też wymagają wykazania. Czasem przy emeryturach płatnikiem jest bank. Mówię czasem, no bo wszystko zależy od tego, czy my powiadomimy. Nie zawsze niestety podatnik powiadamia bank o tym, że dostaje emeryturę i wtedy bank nie potrąca podatku, a podatnik musi więcej dopłacić w zeznaniu rocznym. Więc my zanim złożymy zeznanie roczne, sprawdźmy, czy bank został w sposób właściwy poinformowany o tym tytule, który wpływa na rachunek Polski, żeby potrącić podatek jako płatnik i złożyć wtedy PIT-11 do Urzędu Skarbowego, jeśli dotyczy to naszej emerytury. I jeszcze jedna rzecz, teraz dosyć popularne od paru lat są inwestycje w nieruchomości zagraniczne. Gdybyśmy chcieli sprzedawać nieruchomość zagraniczną, a jesteśmy rezydentem polskim, to proszę pamiętać, że również musimy to rozliczyć w PIT-ie, oczywiście przy założeniu, że jest to przed upływem 5 lat. Tak jak tu widzicie Państwo, sprzedaż nieruchomości w Hiszpanii przez polskiego rezydenta w 2022 roku będzie opodatkowana jeszcze inaczej, czyli według metody wyłączenia z progresją korzystniej, czyli dochód uzyskany ze zbycia nieruchomości położonej tu akurat w Hiszpanii w tym przykładzie, nie będzie miał wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w Polsce. Nie będzie podlegał wykazaniu w zeznaniu podatkowym. Ale to jest ostatni rok, bo już od 2023 roku, wskutek właśnie przyjęcia przez Hiszpanię konwencji MLI, trzeba będzie to uwzględniać, gdybyśmy już sprzedawali w 2023, w naszym zeznaniu rocznym. I wtedy nie PIT-36, a PIT-39, który jest przewidziany do wykazywania sprzedawanych nieruchomości i do niego również wtedy trzeba byłoby dołączyć PIT-ZG, załącznik. Także nie zapominajmy również o nieruchomościach, bo najem to jest też inna grupa i przynajmniej będziemy też mówić, jak opodatkować najem nieruchomości zagranicznych. Natomiast jeśli tutaj jest sprzedaż, no to nie zapominajmy o tej nieruchomości do wykazania w PIT-ie 39 w zależności od kraju, w którym jest położona, jaką tutaj metodę będziemy przyjmować. Przechodzimy teraz do innych ograniczeń i błędów, które mogą się pojawić. Podatek liniowy. Mówiliśmy o darowiznach, mówiliśmy o dochodach zagranicznych, a teraz ulga prorodzinna, czy jest możliwa przy jednoczesnym wyborze podatku liniowego. Mamy możliwość, jak widzicie Państwo, przy składce zdrowotnej, która została opłacona z tytułu działalności gospodarczej objętej podatkiem liniowym, czyli tu w zależności jak ten dochód się kształtował, 4,9% dochodu płaciliśmy tej składki, ona może być rozliczona w PIT-37 w ramach zwrotu niewykorzystanej części ulgi prorodzinnej, jednak tylko w tej części nieodliczonej w zeznaniu PIT-36, niezależnie od tego, czy składka ta była zaliczona do kosztów, bo przecież możemy przy liniowce, czy odliczona od dochodu. Oczywiście pamiętajmy, że limit, który obowiązuje na 2022 rok przy liniowce to jest 8700, w 2023 jest już wyższy 10200, więc jeśli podatnik opłacił mu składkę w wysokości przekraczającej limit 8700, to nieodliczoną w PIT-36 kwotę tej składki może wykorzystać do rozliczenia nieodliczonej od podatku części ulgi na dzieci. I tutaj przykład, który możemy sobie wskazać. Jeśli jesteśmy na liniowym, opłaciliśmy w 2022 roku składkę 10 tysięcy, tak? Pomijamy już społeczne, zakładamy, że są w kosztach. I w 2022 roku mamy inne dochody, które są objęte skalą, no bo tylko pod tym kątem moglibyśmy podejść do tej sytuacji, więc w 2022 jeszcze mieliśmy umowę zlecenie, z której osiągnęliśmy dochody objęte skalą i z tej umowy została naliczona, potrącona również składka zdrowotna 450 zł i został potrącony podatek przez płatnika 480 zł. Więc w PIT-36 odliczyliśmy
zgodnie z limitem na 22 rok składkę zapłaconą, tak, bo musi być zapłacona składka zdrowotna do 8700. Natomiast zakładamy, że podatnik ma prawo do ulgi na dziecko w 22 roku na 1112 i teraz rozlicza w PIT-ie 37 dochody z umowy zlecenia, a więc będzie mógł odliczyć od podatku kwotę ulgi w wysokości 480 zł. Zgodnie z artykułem 27 pozostałą kwotę nierozliczonej ulgi, czyli 632 zł, będzie mógł odliczyć w PIT-ie 37 jako dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci, nie więcej oczywiście niż suma składek zdrowotnych opłaconych z umowy zlecenia, czyli 450 zł i nieodliczonej w PIT-ie 36L składki zdrowotnej, czyli 10 tysięcy minus 8700. Suma tych składek wyniosła 1750, a więc kwota 1750 umożliwia podatnikowi zwrot przysługującej różnicy, tak? Między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci, a kwotą odliczoną od podatku w zeznaniu. Więc ostatecznie całą ulgę na dziecko podatnik będzie mógł rozliczyć. Więc wystarczy, że macie Państwo jakiś tytuł, który możecie ująć na skali, żeby przy jednoczesnym opodatkowaniu podatkiem liniowym uwzględnić właśnie w swoim rozliczeniu na skali do ulgi na dziecko. Także jest to też warte sprawdzenia, czy może taki liniowiec jeszcze coś tutaj będzie mógł skorzystać, żeby też nie popełnić błędu, żeby za dużo tej kwoty nie rozliczyć do wysokości zapłaconych składek, no zapłacił 10,8700, może rozliczyć, czyli maksymalnie tutaj zostaje do wykorzystania ta kwota 10 minus 8700 1300. Następna rzecz, jeśli mówimy o naszym rozliczeniu rocznym, nasz podatnik liniowy, ale również podatnik na ryczałcie może przejść na skalę podatkową i oczywiście wtedy składa PIT 36. Przypominam Państwu, żeby nie popełnić błędu, jest w naszym formularzu PIT 36 w części C konieczność wówczas zaznaczenia. Czy my zmieniamy formę opodatkowania i macie Państwo tutaj pole 60, wybrał podatnik opodatkowanie na zasadach określonych w artykule 27 z prowadzonej działalności, którą w 22 roku opodatkowywał na liniówce, czyli zgodnie z artykułem 30c, bądź też 64 przypadek, kiedy wybraliśmy opodatkowanie skalą, a wcześniej byliśmy przez cały rok na ryczałcie. Także tutaj proszę pamiętać o zaznaczeniu jednego z tych pól, jeśli ostatecznie podejmiecie Państwo decyzję o zmianie na skalę. Wówczas PIT 36 i to jest informacja tylko i wyłącznie na 22 rok, bo 23 albo kontynuujemy, mieliśmy czas do 20 lutego na zmianę formy opodatkowania, albo zmieniliśmy, tak? Ale to nie oznacza z automatu tutaj wybór za 22, że na 23 przeszliśmy na skalę. To jest tylko ten wyjątek do tego roku. No i teraz ulga rehabilitacyjna, tu widzę też pytania, więc od razu sobie tą ulgę omawiamy. W rozliczeniu PIT, ze względu na to, że w 22 wiemy, że wyższa kwota wolna od podatku się pojawiła, bo do 30 tysięcy, kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniająca jej opiekuna do odliczenia ulgi wynosi 12-krotność renty, tak? Czyli 16 061 zł z groszami. No i teraz popatrzmy na artykuł 26 ust. 7d ustawy o PIT, czyli warunkiem odliczenia tych kosztów jest posiadanie oczywiście dokumentu przez osobę, której dotyczy wydatek, a więc orzeczenie o zaklasyfikowaniu, zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, bądź też orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia. Więc te dokumenty, jeśli mamy, to nasz artykuł 26 ust. 7e wskazuje, że oczywiście mogą również rozliczyć te osoby, które są opiekunami, czyli współmałżonek, dzieci własne przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice współmałżonka, rodzeństwo i tak dalej. Jeśli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają właśnie 12-krotności renty socjalnej. W 23 jest ona już wyższa, w 22 jeszcze te 16 tysięcy z groszami.
A więc macie Państwo tutaj też interpretacje, które stwierdzają, iż podstawowym warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie orzeczeń. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. Więc tu też te błędy, które mogą się pojawić, to błędna interpretacja daty, od której tą ulgę możecie Państwo mieć przyznaną. I podobne również, jak widzicie Państwo, stanowiska zajmował organ podatkowy w innych wydawanych interpretacjach. Więc tutaj niestety też może to być zbyt wcześnie. No i właśnie, prawo do odliczenia wydatków na rehabilitację niestety mogą stracić niektórzy podatnicy zwolnieni z opłacania podatku w 2022 roku, a więc ci, których dochód roczny nie przekroczył 30 tysięcy, no bo po prostu nie płacą podatku, no to od czego mają odliczać? Osoby, których dochód nie przekroczy 85 528 zł w przypadku korzystania z ulgi dla seniora, w zasadzie tu byśmy powiedzieli przychód, tak? No bo wtedy korzystają ze zwolnienia, w ich przypadku przychód równy jest dochodowi podatkowo, no tutaj ewentualnie płacą składki, no ale składki, jeśli nie ma podatku, to też nie odliczą społecznych od dochodu. Następnie osoby, których przychód nie przekracza 85 528, podobnie jeśli są objęte ulgą dla młodych, no i też ulga dla rodzin wielodzietnych, czyli podatnicy, którzy są rodzicami więcej niż czworga dzieci, czyli co najmniej czworga, z ulgi w PIT rodzice mogą skorzystać razem. Wtedy owszem, ulga będzie podwójna, jednak w przypadku dziecka z niepełnosprawnością lub sytuacji, kiedy rodzice dotąd korzystali z ulgi na rehabilitację, nie będzie można odliczyć tych wydatków, jeśli mają ulgę dla rodzin wielodzietnych i korzystają, nie przekraczają progu. No i oczywiście też korzystający z ulgi na powrót, czyli te nowe ulgi, które wiemy, że w PIT-cie się pojawiły, za chwilkę też przejdziemy do PIT-u je sobie pokazać, gdzie je wpisujemy, no niestety one powodują, tak jak przy podatnikach, którzy nie przekroczyli dochodu 30 tysięcy, że nie mogą tutaj tego uwzględnić, musi być ten podatek, żeby tą ulgę uwzględnić. Kolejna kwestia, błąd, który może się pojawić, to błąd w kwalifikacji przychodów z kryptowalut. Kryptowaluty nie będą uwzględniane w naszych PIT-ach 36, w PIT-ach 36L czy 28, tylko w PIT-ie 38, czyli w odrębnym formularzu. I tu jak widzicie Państwo, mamy podatnika, który rozlicza się na podstawie podatku liniowego, rozszerzył swoją działalność o wydobycie kryptowalut metodą proof of work, czyli zakupił odpowiedni sprzęt, który amortyzuje w firmie i ponosi comiesięczne koszty zużycia mediów, które uznaje jako koszty podatkowe firmy, co jest też dyskusyjne. No ale w każdym razie stanowisko organów wyraźnie mówi, że powinien to rozliczyć w PIT-ie 38, no i w związku z tym, jeśli w PIT-ie 38, to jak ma wybronić wtedy w kosztach działalności te wydatki? No to trzeba tutaj się zastanowić, czy Państwo odpowiednio klasyfikujecie, natomiast PIT 38 jest tutaj jedynym właściwym do rozliczenia. I między innymi mamy tutaj interpretacje właśnie organów, które wskazują, że wydatki na zakup koparek, energii elektrycznej, internetu traktowane są jako koszty bezpośrednie i nie pozwalają ich uwzględnić w rachunku podatkowym, czy ewentualnie dopiero w momencie sprzedaży, tak, ten przychód pojawia się, a jeśli jest to koszt bezpośredni, to dopiero wtedy mielibyśmy możliwość go rozpoznania. A więc to powoduje, że nie dość, że możecie Państwo w złym PIT-cie wpisać, bo powinien być to PIT 38, a nie te z działalności, to jeszcze może się okazać, że w działalnościach, które rozliczacie, zawyżyliście koszty, bo uwzględniliście również te, które dotyczą przychodów z kryptowalut, bo one są przypisane do miesiąca. Jeśli przychód będzie w styczniu 23, a koszty poniesiście w 22, to na pewno nie możemy ich rozliczyć w 22, tylko przypisać ewentualnie później do PIT-u 38 za 23 rok. Także to jest też pytanie, które trzeba sobie zadać, czy były takie przychody i czy w sposób właściwy je rozliczamy. Następnie kwestia ulgi dotyczącej wspólnego rozliczenia z małżonkiem, czy też samotnie osoby wychowującej dziecko, bo to są te same zasady.
rozliczenia w rocznym trzeba zaznaczyć, więc przepisy umożliwiają, ale oczywiście po spełnieniu warunków, natomiast nie zawsze one są prawidłowo określone przez nas z naszym PIT-em. Mamy tu przykład, małżonkowie uzyskują przychody z pracy i od lat wspólnie się rozliczają. W 2022 roku małżonek X dodatkowo rozpoczął prowadzenie działalności opodatkowanej w formie ryczałtu. No i to spowodowało wyłączenie możliwości korzystania przez małżonków ze wspólnego rozliczenia. Więc jeśli złożyliby PIT 37 i zaznaczyli wspólne, byłoby to nieuprawnione. No oczywiście jeszcze mamy możliwość wyłączenia tego ryczałtu, bo przecież powiedzieliśmy sobie o wyborze jednak skali za cały rok. Więc jeszcze ten ryczałtowiec mógłby wtedy zmienić decyzję i uwzględnić wówczas PIT 36 wspólne rozliczenie z małżonkiem. Ale co do zasady ani liniówka, ani ryczałt nie daje możliwości tego rozliczenia. Pomyłki w wykazywaniu zaliczek. To jest temat, który pewnie Państwo jako praktycy często sobie przypominacie, że przychodzi wezwanie z urzędu, że w jakiejś pozycji formularza niewłaściwie zaznaczyli Państwo, czy wpisali dane kwoty, więc wypełniając zeznanie zwracamy uwagę, kiedy formularz wykazania wymaga należnych zaliczek za rok podatkowy, a kiedy wykazywania zaliczek wpłaconych. Zdarza się oczywiście, że nie wszystkie zaliczki należne za zakończony rok podatkowy zostały wpłacone, a w konsekwencji właśnie kwota zaliczek wpłaconych może być niższa niż kwota zaliczek należnych za rok podatkowy. W przypadkach takich wykazanie tych samych kwot w pozycjach dotyczących zaliczek należnych oraz zapłaconych byłoby błędem. A więc pierwsza rzecz, nie będziemy tutaj takich zaliczek mogli wpisać. No i przykład, który mamy tutaj zaprezentowany. Ze względu na problemy finansowe osoba fizyczna prowadząca działalność nie wpłaciła części zaliczki na podatek dochodowy należnej za listopad 22. I w tej sytuacji kwotę zaliczki za listopad 22 w pełnej wysokości osoba ta powinna wykazać tylko w pozycji 348 zeznania PIT 36 za 22 rok, natomiast w pozycji 369 tego zeznania powinna zostać wskazana jedynie zapłacona część zaliczki za listopad 22. Wykazanie w tej pozycji całej zaliczki należnej za 22 rok byłoby za listopad 22 rok byłoby błędem. Także tutaj sprawdzamy już przy dokładnie naszych wyciągach, ile zostało zapłacone i czy faktycznie jesteśmy w stanie całą kwotę tutaj pokazać. No i kolejne problemy. Niewskazanie informacji podatkowej, tutaj też problem, jaki może się pojawić, informacji podatkowej, tak zwanej dodatkowej, to brak wypełnienia pewnych pól. Jest to na szczęście mniejszy problem ze względu na fakt, że to jest tylko informacyjne, bo gdy coś wykażemy w zaniżonej czy w zawyżonej wysokości, no to to nam wpływa już na dochód mniejszy bądź większy, a tu jest informacyjny problem, który wymaga też niekiedy korekt PIT-ów. A więc między innymi tu mówimy zeznanie PIT 36, na przykład część C, każdy z małżonków zaznacza odpowiedni kwadrat, zresztą ja pokazałam Państwu tą część C, więc możemy tutaj jeszcze zerknąć, o jaką część chodzi w przypadku tych błędów. To jest ta część właśnie w PIT 36, która jest przypisana osobno do podatnika, osobno do małżonka, więc tutaj też może być problem właśnie z odpowiednim wypełnieniem tej części informacyjnej, jeśli wspólnie się rozliczają. I przykład właśnie, osoba fizyczna korzystająca z opodatkowania dochodów spoza rolniczej działalności w formie podatku liniowego wpłaciła zaliczki w formie uproszczonej, możliwość taką przewiduje przecież nasza ustawa w artykule 44 ust. 6b, w związku z tym powinna zaznaczyć kwadrat 18 w zeznaniu PIT 36L złożonym za 22. Jeśli tego nie zrobi, popełni błąd, bo pamiętajcie Państwo, że teraz informujemy o wyborze zaliczek uproszczonych właśnie w zeznaniu rocznym, a nie tak jak kiedyś było wcześniej. Więc to zeznanie roczne po to zawiera więcej informacji, żebyśmy te okienka mogli sobie zaznaczyć, jeśli wybieramy jakieś szczególne sposoby rozliczeń. I tu też trzeba o tym pamiętać, jeśli stosujecie Państwo nadal uproszczone, to nadal trzeba zaznaczać co roku. To nie jest tak, że jak raz wybraliśmy, to już w następnych latach nie zaznaczamy. Wtedy też zaznaczamy zawsze przy zeznaniu rocznym.
Następna kwestia, problem dochodów małoletnich. Gdzie wykazywać i czy wszystkie wykazywać, bo też Polski Ład wprowadził tutaj pewne zmiany. Więc w PIT rodziców co do zasady rozlicza się jakie dochody małoletnich dzieci. No na pewno renty, poza alimentami rentą rodzinną, dochód z praw majątkowych, czyli zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica, które jest wypłacane przez zakład pracy już po śmierci, z kapitałów pieniężnych, ale i z najmu, jeśli oczywiście rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu, no i z innych źródeł. Natomiast w sytuacji, kiedy rodzice rozliczają się oddzielnie, to w takim przypadku dochody uzyskane przez dzieci doliczane są do rozliczenia PIT każdego z małżonków po połowie. Natomiast nie dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy rodzice pozostają w separacji orzeczonej przez sąd. W takim przypadku dochody małoletniego dziecka dolicza się do dochodów rodzica, któremu powierzono wychowanie dziecka. I teraz do swoich dochodów rodzice nie mogą doliczać jakich? Tego nie wykazujemy, to byłby błąd. Z pracy dzieci, z uwagi na fakt, że właśnie ustawa o PIT nie definiuje pojęcia praca, więc odwołujemy się do wykładni językowej, czyli dochody uzyskane ze świadczenia przez nie pracy na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, czy też praktyk uczniowskich, mogą być to stypendia wszelkiego rodzaju, bo tutaj mówimy o małoletnim dziecku, jeśli osiąga dochody, które nie mają być doliczane do dochodów rodziców, należy wówczas złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka. No i oczywiście zeznanie takie wypełniają, podpisują w imieniu dziecka rodzice. Także tutaj też proszę pamiętać o tych ograniczeniach. I pojawia się taki formularz, o którym warto pamiętać, jeśli doliczamy do naszych dochodów rodziców te dochody uzyskane przez małoletnie dziecko, to mamy PIT-M, załącznik PIT M, który musimy wypełnić i rodzice wówczas składają dwa odrębne załączniki PIT M po jednym załączniku każdy z rodziców, niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia, czy też wspólne rozliczenie, czy odrębne. I PIT M należy wypełnić na imię i nazwisko rodzica. Bez względu na liczbę dzieci, których dochody rodzic ma obowiązek doliczyć, każdy z rodziców składa po jednym załączniku PIT M. I teraz co będziemy wpisywać, biorąc pod uwagę tylko te przychody, które możemy doliczyć, czyli właśnie te, które tutaj macie Państwo wymienione. A więc w PIT M będziemy wpisywać przychód, koszty uzyskania tego przychodu, dochód lub stratę, no i należne zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów, podlegających oczywiście łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców. I po wypełnieniu tego PIT-u M rodzice przenoszą wynikający z załącznika dochód oraz sumę zaliczek do odpowiednich pozycji w formularzu PIT-36. Jeśli rodzice składają odrębne zeznanie podatkowe, dochody małoletnich dzieci powinny być co do zasady doliczane, znowu mówimy, po połowie każdemu z rodziców. Także tutaj też jest to wyraźnie rozgraniczone, jakie dochody możecie Państwo uwzględnić, a jakie nie, żeby też nie popełnić tutaj błędu przy naszym rozliczeniu od strony rodziców. I teraz w sytuacji, kiedy dziecko w trakcie roku uzyskało pełnoletność, rozliczenie roczne powinno wyglądać w ten sposób, iż do momentu osiągnięcia pełnoletności dochód dziecka należy doliczyć do dochodu rodziców, natomiast po osiągnięciu pełnoletności dziecko ma obowiązek rozliczyć się samodzielnie z uzyskanych dochodów. I w sytuacji właśnie, kiedy w 2022 roku małoletnie dziecko uzyskało dochód z tytułu zmarłego, w 2022 roku rodzica jakiegoś wynagrodzenia, to jest to oczywiście wtedy przychód z praw majątkowych, podlega doliczeniu do dochodu żyjącego rodzica w PIT-36, załącznik PIT-M. No i jaką zmianę wprowadził Polski Ład 2.0 od lipca? Nie wszystkie dochody małoletnich właśnie ujmujemy, to już wiemy, ale tutaj zmiana co prawda wyszła od stycznia 2023, ale dotyczyła również tych dochodów za 2022. Mówimy tutaj o organ rentowy, który jest odpowiedzialny za sporządzenie deklaracji PIT-40A osobno dla małoletniego dziecka, wykazuje jego łączne dochody z tego tytułu, zastosuje kwotę zmniejszającą podatek, a więc tutaj nie ma już wtedy obowiązku przy takich dochodach wykazywania w PIT-ie. Z automatu będzie to rozliczone przez portal podatkowy i tutaj warto wspomnieć właśnie, że od rent niepełnoletnich nie będzie pobierana składka zdrowotna.
No i jeszcze tutaj podsumowując nasze formularze, bo jest ich dużo, nie wszystkie Państwo wypełniacie w zależności od Waszej specyfiki. W przypadku uzyskiwania niektórych rodzajów przychodów, PIT-36 bądź PIT-37, jakie będziemy załączniki mieli określać również, nie wszystkie dla Państwa, bo powiedzieliśmy PIT-M, PIT-ZG, natomiast zeznanie PIT-36L, w którym wykazywany jest dochód strata z działalności gospodarczej lub działu specjalnych produkcji rolnej, to jest PIT, do którego możemy dołączyć PIT-0, jak również PIT związany z darowiznami, też powiedzieliśmy, ale też mamy możliwość różnych ulg, które daje też PIT na liniówce, między innymi ulga termomodernizacyjna, o której warto pamiętać. Następnie mamy PIT-36S czy PIT-36LS, które dotyczą przedsiębiorstw w spadku. PIT-38, mówiliśmy o nim przy okazji kryptowalut. No i jeszcze tutaj Państwo macie PIT-39, mówiliśmy przy sprzedaży nieruchomości, PIT-28 ryczałtowiec, PIT-CFC, jeśli mamy zagraniczne jednostki kontrolowane, bądź jeśli chcemy część majątku poza terytorium Polski w ramach zmiany rezydencji przenieść, to PIT-NZ, PIT-NZS. No i nie zapominajmy o odrębnym również na 30 kwietnia sporządzanym niechętnie sprawozdaniu deklaracji o daninie solidarnościowej. Także to są te załączniki bądź odrębne formularze, które Państwo składacie. No i zanim tu zaczniemy pytanie, jeszcze chciałam zwrócić Państwu uwagę właśnie, te załączniki tutaj też pokazałam, aczkolwiek jak wchodzicie Państwo na e-deklarację, to są owszem główne formularze już pokazane, ale jeszcze załączników w wersji edytowalnej nie ma, czyli ministerstwo tu jeszcze nad nimi pracuje do PIT-ów właśnie rocznych, więc tutaj proszę też się nie zdziwić, jak nie będzie tych jeszcze na dzień dzisiejszy, pokazuję tu Państwu załączniki jeszcze z formularzy z 2021 roku. Ale na co chciałam zwrócić uwagę przy naszych PIT-ach już aktualnych, tutaj akurat mi się wyświetlił PIT-36, czyli jesteśmy na skali w ramach działalności i powiedzieliśmy sobie o części C, w różnych tutaj informacyjnych polach wypełniamy, czy wybieramy formę opodatkowania skalę z ryczałtu czy liniówki. Natomiast jest jeszcze ciekawe pole, które będzie związane z nowymi ulgami do odliczenia. No i teraz, które to jest pole? Zaraz sobie zobaczymy, bo jest to zupełnie coś nowego. Prawdopodobnie też będą do niego właśnie dorobione PIT-y, załączniki 0. A więc mam na myśli część G. W części G, w PIT-ie 36 i tak samo w PIT-ie 36L, będzie mieć odliczenie od dochodu. To są odliczenia od podstawy opodatkowania przy różnych ulgach, które możecie Państwo przyjąć, tych nowych, czyli między innymi powiemy badawczo-rozwojowe, ale również koszty produkcji próbnej nowego produktu, czyli ekspansja. Będziemy mówić o działalności sponsoringowej, czyli sportowa, kulturalna, czy wspierająca szkolnictwo, ulga na terminal, robotyzacja. To są właśnie te ulgi, które kojarzymy po raz pierwszy właśnie w 2022 roku. Więc tu mamy miejsce do ich wpisania, czyli tej sumarycznej wysokości kosztów kwalifikowalnych, ale prawdopodobnie jeszcze będą jakieś załączniki dodane. Jeśli by nie było załączników, no to tutaj wpisujemy kwoty, a powinno to wynikać oczywiście z naszych odrębnie prowadzonych ewidencji w naszych KPR-ach czy ewidencji, które w zależności czy prowadzimy księgi rachunkowe czy nie, ewidencje są odrębnymi dla nas prowadzonymi, mogą to być też formularze w stylu Excel. Dobrze, omówiliśmy sobie ten wycinek i teraz przystępujemy do wybranych pytań, tutaj może Pan Krzysztof będzie sygnalizował, bo one mi uciekają, więc ja ich nie widzę, także proszę wybrać tutaj kilka takich pytań, które najczęściej się pojawiają, żebyśmy mogli wspólnie je sobie omówić. Tak, Małgosiu, już przechodzimy do zadawania pytań, ale zanim to zrobimy, to wiem, że część z Państwa chciałaby dołączyć, bo już pytała, do pełnego szkolenia, czyli kompleksowe szkolenie na temat rozliczania PIT-u 36, 36L, 28 oraz 37. Jest to o tyle istotne, że ten okres rozliczenia już się zbliża, a z pewnością w związku z ilością zmian należy już tą wiedzę uzupełniać, żeby na odpowiedni czas być przygotowanym prawidłowo zrobić rozliczenie.
Proszę Państwa, takie szkolenie prowadzimy 14 marca, czyli za dwa tygodnie w godzinach 10-14. Ja mam, Małgosiu, do Ciebie taką prośbę. O czym będziemy mówić podczas tego pełnego szkolenia? Na pewno będziemy mówić o pełnym rozliczeniu, bo dzisiaj jakieś wycinki sobie wspominaliśmy, na co zwrócić uwagę, ale zwróćcie Państwo uwagę przede wszystkim na połączenie podatkowego rozliczenia ze składkowym i tutaj będziemy też mówić bardzo dużo o składce zdrowotnej, o wypełnieniu ZUS-UDR-a, o płaceniu odpowiedniej składki, szczególnie przy różnicach remanentowych, przy sprzedaży środków trwałych w 2022 roku, bo to też wpływa na rozliczenie podatkowe, czy przy ryczałtowym, czy przy limicie, no przy skali może trochę mniej, ale tam inne czynniki dochodzą, więc nie dość, że to co teraz omawiamy, to jeszcze składka zdrowotna, bardzo pojemne szkolenie, które zawiera w sobie mnóstwo zagadnień i szereg już rozwianych wątpliwości przez ekspertów, objaśnienia ZUS-u i tak dalej. My też przygotowujemy na bazie naszych doświadczeń z tygodni poprzednich pytania i odpowiedzi, które już Państwo zadawali na poprzednich naszych seriach szkoleń, które mogą też Państwu pomóc przy swoich wątpliwościach, więc też do szkolenia tą listę będziemy Państwu przekazywać pytania i odpowiedzi. Ja mam może takie pytanie, kto w ogóle ma jakieś wątpliwości co do sposobu rozliczenia PIT, jakbyście dali informację na czacie, czy jest to dla Was już jasne, czy jeszcze sporo wątpliwości jest. Szkolenie 14 marca 2023, proszę Państwa, cena promocyjna 297 zł, to jest cena brutto, pojawił się już link do możliwości dokonania zapisu. W tej cenie dostajecie Państwo udział w szkoleniu na żywo, sesję pytań i odpowiedzi, nagranie na 30 dni oraz materiały szkoleniowe, które rzeczywiście są pojemne. Proszę Państwa, pojawił się link do możliwości dokonania zakupu, czyli klikacie Państwo w ten link i dokonujecie zapłaty za szkolenie. Ale proszę Państwa, to nie wszystko. Jeśli nabędziecie dwa szkolenia w pakiecie, macie lepszą promocję. I o czym będziemy sobie, Małgosiu, mówili o tym, na tym szkoleniu? Mianowicie chodzi o KSF oraz o Slim VAT. Tak, czyli najważniejsze zmiany w podatku VAT, które część już weszło w życie, część wchodzi, więc tu też musimy pamiętać, że to jest podatek, który w większości przez Państwa jest płacony. Zastanowimy się, jakie obowiązki teraz są, do jakich należy się przygotować w kontekście tych zmian elektronizacji pełnej. No i zbliżający się od kwietnia pakiet Slim VAT 3, więc to wszystko połączymy na tym szkoleniu, jak również bieżące problemy, interpretacje, pokontrolne wystąpienia organów w kontekście właściwego rozliczenia VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. To taka kwintesencja tych największych bolączek w 2023 roku. Tak, proszę Państwa, jeżeli nabędziecie pakiet dwóch szkoleń, to zapłacicie jedynie 497 zł, także zachęcamy do nabycia pakietu, bo jest on w korzystnej cenie. Klikacie Państwo w link, wypełniacie dane firmy, przechodzicie na bramkę płatności, dokonujecie zapłaty z wybranego banku, z waszego banku i faktura do was trafia na maila. I przed szkoleniem zostaniecie powiadomieni z takim linkiem jak dzisiaj o tym, jak wejść na szkolenie. Podczas szkolenia będziecie mieli udostępniony także pakiet materiałów. Także zachęcamy do wzięcia udziału. Link znajduje się poniżej. Jeszcze dla Państwa mam taką informację, zanim zaczniemy odpowiadać na pytania. Jeżeli ktokolwiek nie może dokonać zakupu szkolenia, to albo może, znaczy teraz, czyli nie ma na przykład dostępu do przelewu, czy też do systemu, w którym mógłby ewentualnie to wypełnić, wypełnia ankietę "Jestem zainteresowany szkoleniem" i te osoby, które będą w pierwszej setce, po prostu zakwalifikują się na to szkolenie, bo przewidzieliśmy 100 miejsc na tym szkoleniu. krzysztof@edumeo.pl to jest adres, gdzie też można dokonać zgłoszenia na to szkolenie. Dla osób, które są na YouTubie, bo mamy około 1000 osób na YouTubie i w pokoju webinarowym. Także ja zaraz to Państwu udostępnię. O, mój adres już się udostępnił, także możecie Państwo do mnie pytać, pisać. A ja już, Małgosiu, kilka pytań. Na przykład takie było, po jakim kursie przeliczyć dane z PIT uzyskanego z zagranicy, czyli tego dochodu, czy należy przeliczyć każdą w
wpłatę na konto. Jak to, Małgosiu? Co do zasady, jakbym miała odpowiedzieć prawidłowo, no to bierzemy kurs oczywiście z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tak, czyli oddania do dyspozycji, pozostawienia do dyspozycji, ale tutaj tak nieformalnie pomiędzy nami mogę też powiedzieć z moich doświadczeń, jak czasem muszę korygować PIT-y złożone przez podatników na skutek wezwań przez organy, to organy mówią wprost, nie jest błędem, jak już Państwo uśrednicie, weźmiecie kurs z ostatniego dnia roboczego danego roku, za który są przychody, bo on będzie się niewiele różnił, ale pokażecie już te przychody, które osiągnęliście, w zasadzie dochody po pomniejszeniu diety, więc nie jest to błędem, byleby pokazać po tym kursie najbardziej zbliżonym. Idealna sytuacja jest oczywiście z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, no ale jeśli już coś robimy na zasadzie wezwania, to organy wtedy akceptują ten średni, byleby pokazać te właściwe dochody już po uwzględnieniu ewentualnych ulg i właściwej metody rozliczenia z danym krajem. Czy małżonkowie mogą rozliczyć się razem za 2022, jeśli współmałżonek zmarł 8 stycznia 2022? No tutaj pobierali obojga emeryturę. Tak, chodzi o to, żeby w trakcie roku jeszcze byli małżeństwem. Nie jest powiedziane, czy muszą być ileś miesięcy, że w danym roku byli jeszcze małżeństwem, to jak najbardziej wtedy jeszcze za ten rok tak. Tutaj nie ma znaczenia, że on umarł w pierwszym miesiącu, byleby jeszcze właśnie ten związek małżeński był w tym roku aktualny, tak? Nie byli w żadnym separacji czy po rozwodzie. Czy to prawda, że od tego roku PIT-28 że w PIT-28 wpisujemy wszystkie wpłacone za 2022 zaliczki razem z grudniem, jeśli była zapłacona w styczniu? No tak faktycznie jest, dlatego że PIT-28 mamy zmianę też wniesioną w Polskim Ładzie, dlatego że PIT-28, przypominamy sobie, teraz będziemy mogli złożyć do końca kwietnia, normalnie składaliśmy do końca lutego. I ta zaliczka faktycznie za grudzień, nawet jeśli jest płacona w styczniu, będzie mogła być rozliczona, bo jest wtedy w terminie, tak, płacona, więc można je jak najbardziej uwzględnić przy wykazaniu tych zapłaconych, które pokazujemy oczywiście zgodnie z tym, co też wynikało z naszych zaliczek miesięcznych bądź kwartalnych płaconych od danego przychodu. Także tutaj w wyniku tej zmiany Polski Ład 2.0 również została na korzyść tutaj potraktowana kwestia zaliczek. A czy małżeństwo, które wzięło rozwód w 2022, może rozliczyć się razem? No tutaj w zależności już jak to wygląda, bo co do zasady, jeśli jest rozwód w trakcie roku, może to ograniczać, tu już musimy wejść wtedy w szczegóły. Jest tutaj już kwestia do sprawdzenia przez dane osoby, które rozliczają, czy faktycznie będą mogły. Według mnie już tutaj pojawia się ograniczenie dla nich. Ulga termomodernizacyjna, odliczenia zbiornika buforowego do instalacji grzewczej, która ogranicza zużycie energii, a nie jest zapisany w załączniku. No jeśli nie jest w załączniku, tutaj stricte katalog zamknięty, więc trzeba by było przypisać określony wydatek do tych, które są w załączniku do rozporządzenia, więc jeśli tam nie widzicie Państwo, to albo interpretacja indywidualna, bo jeśli mamy jakieś szczególnie wydatki inne niż te z załącznika, to raczej bez interpretacji nie odważyłabym się ich uwzględniać. Czy osoby do 26 roku życia uzyskujące dochody z zagranicy, na przykład Holandia, Norwegia, wpisują w PIT ZG dochód i podatek, mimo że przychód do 85 525 zł mają zwolniony? No tutaj trzeba by było sobie zadać pytanie, z jakiego tytułu osiągają ten przychód zagraniczny, bo jeśli ze stosunku pracy, no to moglibyśmy uznać, że będą mogli uwzględniać w zależności od tego, jaka metoda obowiązuje w danym kraju. Tutaj jeśli mówimy o tych unijnych, no to raczej odliczenia proporcjonalnego, no i wtedy ten ze stosunku pracy przychód faktycznie nie wpływałby do progu 85-528, ale jeśli mówilibyśmy z innych tytułów, bo przecież to mogą być jakieś zasiłki, tak, wypłacane w innych krajach, to zasiłki przecież u nas w kraju chorobowe nie podlegają pod ulgę dla młodych, jeśli mówimy o jakichś związanych z innymi źródłami, tak, też na przykład tutaj chyba było pytanie o ten YouTube, wpływy czy inne, no to też tutaj jest problem, bo to nie jest ani stosunek pracy, ani umowa cywilnoprawna, więc wszystko zależy, jaki typ dochodów osiągają za granicą. Niektóre tak, w zależności od metody, ale część właśnie zasiłki czy
jakieś inne źródła, no już nie wspomnę o kryptowalutach, bo oczywiście też nie, czy sprzedaż nieruchomości, to już nie mogliby uwzględnić w tym rozliczeniu do 85 tysięcy. Czy składki na ubezpieczenia społeczne wykazywane w pozycji 95 i 96, PIT 11, można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym? No pierwsza rzecz, jeśli to są te składki płacone w kraju, tak, zakładamy 95-96, no to muszę sobie przypomnieć, co to jest w tym PIT-cie, ale zakładając, że są to składki, które płacicie Państwo z tytułu czy umowy cywilnoprawnej, czy umowy o pracę, to jako składki społeczne one dają możliwość nadal uwzględnienia przy naszym rozliczeniu rocznym. Co innego, gdybyśmy mówili o składkach zdrowotnych. Powtórz proszę, Krzysiek, jaki to jest numer, bo mam przed sobą 95-96. Czyli składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w przepisach ustawy podlegające odliczeniu od dochodów, w tym zagraniczne, 95 jak najbardziej, natomiast 96 składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zagraniczne, o których mowa w artykule 26. Tak, tutaj jak najbardziej, bo chodzi o to, że jeśli one są zapłacone w krajach unijnych. Tutaj chodzi o to, żeby w tych krajach, z którymi mamy podpisane umowy, jest dyrektywa unijna, dająca możliwość uwzględnienia. Tylko zastanawiam się, czy w PIT-ie 11 one będą pokazane, może jak byliście Państwo na oddelegowaniu, bo co do zasady te składki dotyczą naszych rozliczeń krajowych, więc składki społeczne jak najbardziej dają możliwość odliczenia w PIT-ie 37, zresztą będziecie Państwo to widzieć po PIT-ie 11, zaciągnięcie do portalu, tak? Również uwzględni to system ministerialny odliczenia tych składek. Małgosiu, na dzisiaj myślę, że wystarczy tych pytań. Proszę Państwa, udostępniłem mail do siebie, krzysztof@edumeo.pl. Możecie Państwo, macie ostatni moment, żeby wypełnić tą ankietę i skorzystać z tej oferty promocyjnej, czyli każdy, kto uzupełni tą ankietę, którą widzi po środku, bierze udział właśnie na tych warunkach promocyjnych w szkoleniu. Możecie Państwo napisać do mnie maila albo po prostu kliknąć w link, który jeszcze za chwileczkę się pojawi ponownie. Klikacie Państwo w link, dokonujecie bezpośrednio płatności i zostaniecie Państwo przed szkoleniem powiadomieni właśnie o fakcie, że już niebawem się odbędzie. A kiedy szkolenie? 13, z tego co pamiętam, marzec 2023. Tak, jeszcze tu Krzysztof możemy dopowiedzieć, kto z Państwa będzie chętny na szkolenie, to proszę też wysłać nam pytania, my chętnie wtedy odpowiemy na nie, jak już będziecie Państwo uczestnikami szkolenia. Łatwiej będzie nam też przygotować pełniejsze odpowiedzi, jak Państwo je wyślecie do nas razem ze zgłoszeniem. To może być też dla Państwa dobra zapowiedź odpowiedzi na... 14 marca, przepraszam, bo źle wprowadziłem błąd. Przepraszam bardzo, 14 marca, dokładnie. Także dziękuję bardzo Małgosiu za przeprowadzenie tego krótkiego webinaru. Dziękuję Państwu. Również Państwu za uczestnictwo i zapraszamy oczywiście na szkolenie. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia, do widzenia.